Panie kupowaniu prac budowlanych na budynku dawnego przedszkola, które miały doprowadzić do zaadaptowania danego budynku jako budynek mieszkalny, doszło do naruszenia fundamentów, co skutkowało pęknięciem ściany i zawaleniem części stropu w pomieszczeniu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Dodatkowo przy wykorzystaniu psa ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Jastrzębie Zdroj dokonano przeszukania danego obiektu. Nie stwierdzono obecności osób. Dodatkowo za pomocą tachimetru prowadziliśmy kontrolę statyczności konstrukcji budowlanej. Tutaj też, jeżeli chodzi o ten przyrząd, nie wykazał niepokojących rzeczy. W działaniach brało udział 13 zastępów, 37 strażaków. Na chwilę obecną czekamy na pogotowie gazowe z Bielska-Białej, które dysponuje specjalistycznym sprzętem, gdyż chcemy wykluczyć przyłączenie do budynku instalacji gazowej. W przypadku ewentualnego osunięcia bądź też przemieszczenia ściany nie doszło do wycieku gazu.